Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez Centrum Edukacyjne Powiśle. Będzie to kolejne spotkanie dotyczące RPA i Janusza Walusia, a naszym gościem jest osoba szczególna, ponieważ, że tak powiem, z autopsji będzie nam opowiadać o tych sprawach. Kolega Paweł Lizoń, którego serdecznie witam. Cześć. Kolega Paweł jest działaczem Młodzieży Wszechpolskiej, a także publicystą, dziennikarzem mediów narodowych. Pod koniec lipca udał się do Republiki Południowej Afryki. Miał tam powstać m.in. materiał z Januszem Walusiem. Niestety władze więzienia nie zgodziły się na nagranie materiału, ale była rozmowa, o której na pewno dzisiaj usłyszymy. Ale myślę, że kamera została wykorzystana w innych celach i dużo, dużo innych obrazków spoza więzienia, w którym przebywa Janusz Waluś, prawdopodobnie w materiale obszernym na mediach narodowych się ukaże. A dzisiaj po prostu posłuchamy, co tam Paweł widział, z kim się spotkał. No i oczywiście nie odpuścimy o rozmowie z Januszem Walusiem. Na pewno będziemy bardzo zainteresowani. Proszę bardzo. Jeszcze raz chciałem podziękować Rafale za zaproszenie, możliwość przemawiania tutaj przed Państwem. Ja ogólnie bym chciał, żeby ta prelekcja miała taki, powiedzmy, system otwarty, czyli nie krępujcie się, jeśli chcecie zadawać pytania, to śmiało im przerywajcie, żeby później, wiadomo, nic nikomu nie wyleciało z głowy. Ja oczywiście mam jakiś skrypt przygotowany, mniej więcej jak to będzie wyglądało i pod koniec oczywiście też będą pytania. Aczkolwiek, jeśli komuś w trakcie mojej prelekcji przyszłoby do głowy jakieś ciekawe pytanie, to śmiało zadawajcie, bo jestem tutaj właśnie, żeby o tym opowiadać, jestem tutaj, żeby odpowiadać na wasze pytania, jestem po to tutaj, żeby rozjaśnić ten temat, więc śmiało zachęcam do tego, proszę się nie krępować. Pozwólcie, że będę zerkał czasem na telefon, mam tu po prostu wypisane ściągawkę taką, o czym będę mniej więcej mówił, więc wybaczcie mi to. No to zacznijmy tak naprawdę od podstawowego może pytania, najczęściej zadawanego, od którego tak naprawdę trzeba zacząć całą tą prelekcję, tak? Czyli dlaczego tam pojechaliśmy? Pojechaliśmy tam dlatego, że, no jak wiemy, temat RPA, temat Janusza Walusia jest bardzo ważny w naszym środowisku. Jest bardzo ważnym w środowisku nacjonalistycznym, jest bardzo ważnym w środowisku kibicowskim. Jest to temat, który bardzo często przewija się przez różnorakie portale z nami związane. Jest to temat, na który powstało mnóstwo artykułów. Na postać Janusza Walusia, jak każdy z nas wie, jest postacią, powiedzmy, no znaną chyba nam wszystkim, tak? Znaną nam wszystkim jako nacjonalistom, jako też naszym oponentom. Jest to postać na pewno dla nich kontrowersyjna, dla nas jest to postać, myślę, że jest to znacznie pozytywna. No więc ten materiał zrodził się, czy materiał mógł powstać dzięki temu, że uzyskaliśmy, dzięki naszemu tutaj koledze z organizacji, koledze Maxowi, uzyskaliśmy zaproszenie od afrykanerskiej organizacji Swedlanders. Jest to, jak oni siebie sami nazywają, organizacja proobronna. Organizacja proobronna, która ma na celu właśnie ochronę tej białej ludności, tej białej afrykanerskiej ludności. Więc jeśli dowiedzieliśmy się, że możliwość wjazdu do RPA i zrealizowania tego materiału jest możliwe, od razu zdecydowaliśmy się to zrealizować, gdyż no niestety do tej pory, z tego co się orientuję, żaden z naszych jakby rodaków związany tutaj z szeroko rozumianym środowiskiem nie miał możliwości wjazdu do południowej Afryki, nie miał możliwości nagrania tam materiału. Więc no po prostu uważaliśmy, że to jest okazja tak naprawdę 1 na milion i musimy ją zrealizować. Dlatego no, nie namyślając się długo, tylko jeśli usłyszeliśmy, że jest to możliwe, tylko jeśli usłyszeliśmy, że dostaniemy kamerę, dostaniemy jakieś tam środki finansowe, zdecydowaliśmy się na wylot tam. Więc wybraliśmy się tam... We dwóch z Maksymilianem? We dwóch z Maksymilianem, tak. Było nas dwóch. On jako osoba, której język angielski jest językiem jakby tym podstawowym, pełni, nazwijmy to, rolę reportera, ja tam wcieliłem się w rolę kamerzysty, był to mój jakby debiut za kamerą, więc jeśli będziecie oglądali materiał, to wybaczcie, jeśli kamera coś tam może będzie się lekko ruszała, czy może nie będzie idealnie prosta, aczkolwiek tak jak mówię, dla mnie to był debiut za kamerą, zazwyczaj to po tej drugiej stronie siedzę. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Zdecydowanie, ale spodobało mi się, myślę, że jeszcze nie raz będę tą kamerą, jeśli będzie taka możliwość, operował. Więc wybraliśmy się tam dokładnie nie pamiętam, ale to było jakoś w połowie lipca. Zakupiliśmy te bilety Warszawa, Johannesburg. Wybraliśmy się tam na 2 tygodnie. Przesiadka była w Katarze, dokładnie w Doha. No co mogę powiedzieć, no lot przebiegł dobrze, dotarliśmy do Johannesburga. No i może na wstępie warto też zarysować sytuację polityczną w RPA. Myślę, że tutaj większość z nas
tutaj, którzy siedzimy, mniej więcej orientujemy się, jak ta sytuacja wygląda. Myślę, że jesteśmy tutaj na bieżąco z tą sytuacją i nie powiem nic takiego szczególnego czy wyjątkowego, o czym byście wcześniej nie słyszeli. Ale pewne szczegóły, pewne smaczki, których pewne smaczki, dokładnie. Nie ma w mediach. Więc taki zarys może ogólnej sytuacji politycznej, to jak wiemy, w tym momencie rządzi murzyński rząd, murzyńska władza, która jest jednoznacznie negatywnie nastawiona na białych mieszkańców RPA, na Afrykanerów. Jednoznacznie jest im niechętna i robi wszystko, no jak oni tu wprost mówią, Afrykanerzy robią wszystko, aby ich się z tego kraju pozbyć za pomocą legalnych środków i za pomocą środków mniej legalnych, jak i po prostu za pomocą zbrodni, tak, wykonując różnego rodzaju zbrodni. Jest na to ciche przyzwolenie władz. Władza wspiera ruchom jednoznacznie rasistowską, antybiałym, rasistowskim. Jednoznacznie wspiera te nurty. Można powiedzieć wręcz, że... A to są jednak uwadze, są komuniści przecież. Ciężko stwierdzić. To jest bardzo taka mieszanina dziwna, gdyż tam występują osoby bezpośrednio związane z partią komunistyczną, z której wywodził się czy pan Chris Hani, czy pan Malema. Towarzysz. Towarzysz, tak, Chris Hani, czy no czynni tego Mandela chociażby. Aczkolwiek tam też bardzo dużo jest liberałów, takich powiedzmy spod znaku tęczy i wolności, szeroko rozumianej wolności. Więc taka bardzo dziwna mieszanina jest. No ten rząd można określić jako taka hybryda komunistyczno-liberalna. Coś bardzo, bardzo złego, czego połączenie wszystkiego, co najgorsze, tak? Jak się połączyłem wszystko, co najgorsze, właśnie wyjdzie na ta partia, która rządząca jest. Czyli SLD plus Platforma Obywatelska. Plus Nowoczesna jeszcze, no, tak? Więc tak to mniej więcej można zobrazować. Jednak chyba jak zła sytuacja jest w RPA, obrazuje nam fakt, że partia Juliusa Malemy, tak? Czyli partia Juliusa Malemy, osoby, która nie tak dawno na kongresach swojej partii IFF inicjowała zaśpiewki, które zaczynały się Kill the Bull, Kill the Farmer. Osoba Juliusa Malemy, jego partia jakby w tym parlamencie teraz istnieje, jego partia w tym parlamencie ma się bardzo dobrze. Cóż, no myślę, że to dobitnie świadczy, jak zła jest tam sytuacja, kiedy no, posłem w parlamencie jest osoba, która no, jednoznacznie wypowiadała się w sposób karalny, tak? Wypowiadała się w sposób skrajnie antybiały, wręcz jego niektóre teksty były wręcz zachętą do mordowania czy ataków na farmerów i białych ludzi. Jakie były pierwsze moje wrażenia po wylądowaniu w Johannesburgu? Powiem szczerze, że nie wiedziałem dokładnie, czego się spodziewać. W sobie momencie miałem nawet taki lekki ukłucie niepokoju, że jednak jadę do kraju, w którym prawdopodobieństwa bycia zabitym za kolor skóry jest niesłychanie wysokie. Jechałem do państwa, które słynie z gwałtów, brutalnej przestępczości i innych tego typu kwestii. Jednakże jak doleciałem do Johannesburga, moje doświadczenie raczej z pobytu na samym lotnisku czy z pierwszych wrażeń z obsługą, powiem szczerze, myślałem, że będzie pod tym względem gorzej. Nie odczułem na samym wstępie jakiegoś zagrożenia, czy nie odczułem na samym wstępie jakiejś niechęci. No jak się później okazało, to wynikało głównie z tego, że oni turystów sobie cenią, gdyż gdyby nie turystyka, to RPA już, który i tak jest w bardzo złej sytuacji finansowej, tak jest, można powiedzieć, na skraju powoli dochodzi jakby do tego skraju upadku, gdyż tam bezrobocie szaleje, więc powiedzmy do tych turystów obsługa i ogólnie ci ludzie są mili. Więc jakby pierwsze wrażenie, nie mogę powiedzieć, że były negatywne, gdyż zostaliśmy na lotnisku dobrze potraktowani, nic się jakby tam takiego złego nie wydarzyło przy odprawie paszportowej czy jakby innych takich kwestiach związanych z lotniskiem. Nawet mieliśmy okazję zamienić tam parę słów z ludnością murzyńską, która pracowała jako obsługa lotniska i tak powiem, nie odczuliśmy jakiejś wielkiej wrogości czy niechęci. A jak leciałem, to miałem takie w pewnym momencie wrażenie, czy jak coś stanie, wyląduje i zaraz, że tak powiem, spotkamy coś może złego. Od razu w ręce murzynów wpadnie. Dokładnie. Do garka. Więc takie jakby miałem przeświadczenie, ale na szczęście tak się nie stało. Warto wspomnieć właśnie, czym jest jakby ta sama organizacja Swedlanders, która nas zaprosiła tam na tą do siebie, która nam zagwarantowała transport po RPA, która nam zagwarantowała wyżywienie, która nam zagwarantowała między innymi spotkanie z Januszem Walusiem, które, no gdyby ktoś powiedział rok temu, że mi się uda spotkać z Januszem Walusiem, to bym raczej nie uwierzył takiej osobie. Uważałem, że to jest praktycznie niemożliwe. No na szczęście dzięki im szczerym staraniom, dzięki jakby szczerym chęciom tego, żeby nam tutaj jego rodakom, nie wiem, móc dać szansę rozmowy z nim, no udało się to zrealizować. Jak wspomniałem na wstępie, organizacja Swedlanders jest to organizacja, jak oni sobie sami nazywają, organizacja obrony cywilnej, organizacja jakoś tam związana z obronnością. No mają po prostu zadanie... A nie są narodowcami lub nacjonalistami?
Są, aczkolwiek oni jakby nie są partią polityczną. To nie jest partia polityczna, to również nie jest organizacja jakby związana z jakąś polityką, to jest po prostu samobrona, aczkolwiek, no nie, mają swojego rzecznika prasowego, tak? Więc jest to coś jakby, no jakby, powiem tak, nie znam takiej organizacji, takiej w Polsce na pewno nie ma, w Europie nie jestem pewien, czy taka w ogóle organizacja jest w podobie Swedlanders, bo jest to jakby organizacja proobronna z, nie wiem, z jakimś tam ramieniem ala politycznym. Ciężko to określić, na takiej organizacji drugiej nie znam. Możesz oszacować liczbę członków? Z tego co się... organizacja? Jak według oficjalnych przekazów, bo pytałem takie dokładnie takie same pytanie, zadałem, no oni się oszacowali jako parę tysięcy. Parę tysięcy. Myślę, że jest zadowalająca liczba, biorąc pod uwagę, że białych w RPA jest dosłownie parę milionów, więc chyba to nie jest zła liczba. I oczywiście tych organizacji jest bardzo, bardzo dużo. Oni są jakby tą największą organizacją skupiającą jakby największą liczbę osób. Oni po prostu, jak oni sami mówią, oni się szykują na czas niepokoju, oni szykują się na, mówiąc wprost, wojnę domową. Oni są przekonani, że ta wojna domowa prędzej czy później wybuchnie, więc tworzą swoje plany ewakuacyjne, mają zapasy żywności, mają powiedzmy mapki, gdzie, w którą stronę się ewakuować, gdzie wyjechać, gdzie się można udać. Mają tam jakby całą strukturę organizacyjną od prezesów jakby ichniejszych województw. Jest to świetnie, świetnie zorganizowana. Czyli to jest taka paramilitarna organizacja, tak? Powiem w ten sposób, no oni się tak nie określają, aczkolwiek myślę, że można byłoby tak to opisać, że to jest, że taka ala paramilitarno-polityczno-społeczna, no mówię, to nie ma przełożenia jakby na warunki europejskie. W warunkach europejskich, no chyba, że wy państwo znacie jakąś taką podobną organizację, aczkolwiek no, mi nic nie przychodzi do głowy, jak o tym myślę. W Stanach są takie milicje, białe milicje właśnie obronne, prawicowe. Może, no nie wiem, jeżeli już to moglibyśmy pewnie porównać. Pewnie kolega by do jakichś tam ukraińskich organizacji mógł to delikatnie porównać. No może w tym jakieś trochę prawdy jest, no bo to jest takie ala paramilitarno-polityczno-społeczne. Aczkolwiek wiadomo, że oni są przez władzę gnębieni, więc nie mogą jakby pokazywać tego zbyt otwarcie, tak, tego swojego paramilitaryzmu, bo no zostaliby za to pewnie dość szybko ukróceni. Jednak to jest bardzo ciekawa organizacja. Zachęcam was, żebyście zapoznali się z wypowiedziami ich działaczy. Tu takim czołowym jakby tym działaczem i rzecznikiem prasowym jest Simon Roche. On był również osobą, która się nami opiekowała przez te dwa tygodnie, był osobą, która jakby spędzała z nami ten cały czas, która zainicjowała jakby to wszystko. Więc zachęcam, żebyście się zapoznali na YouTubie czy na ich stronie internetowej. Pisane przez CH? Tak, z ich działalnością, bo naprawdę, naprawdę warto. Czy oni utrzymują stały kontakt z Januszem Walusiem, czy to było tylko pod kątem twojej wizyty, nawiązanie kontaktu z Walusiem, załatwienie tego wejścia do więzienia i tak dalej? Z tego, co mi wiadomo, to oni utrzymują żywe kontakty z wieloma, nazwijmy to, męczennikami politycznymi, którzy podczas tego końca apartheidu znaleźli się w więzieniu. No, aczkolwiek sam Simon mi mówił, że on jakby nigdy z Januszem wcześniej kontaktu bezpośredniego nie miał. Tak? Okay. Wie, że jest odwiedzany, wie, że ma mnóstwo odwiedzin, aczkolwiek no, jeśli chodzi o jakieś tam żywe kontakty, to oni nie mają, bo też jakby nie mogą sobie też za bardzo pozwolić na to. Gdyż jak wiemy, jak się domyślamy, pewnie ta organizacja nie jest lubiana w RPA. Ludność murzyńska raczej jest im bardzo niechętna, więc jakby też nie mogą emanować jakby symbolem osoby, która jakby zabiła lidera, tak, tych czarnych. Proszę. No i kolega wspomniał na temat turystyki. Tak. Czy można oczywiście w dość złowieszczym kontekście odnieść takie wrażenie, że Janusz Walus jako postać stał się dla administracji południowoafrykańskiej obecnej symbolem atrakcji turystycznej w tym sensie, że oczywiście pozwalają na odwiedziny w celi więziennej pana Walusia, pozwalają na rozmowę z nim, natomiast będą go trzymać jako pewnego rodzaju ujarzmiony symbol, czyli można odnieść takie wrażenie. Oczywiście, to już chyba nie jest żadną niespodzianką, że go traktują jak taki symbol, dlatego robią wszystko, żeby nie pozwolić mu wyjść z więzienia. Notabene osoby, które w podobnym czasie trafiły do więzienia na podobną karę, czyli tych 25 lat, czy tam około 25 lat, już dawno wyszły na wolność nawet wcześniej, ale jako, że on stał się symbolem dlatego, że zabił symbol, no jest po prostu otrzymany za wszelką cenę, bo oni mają świadomość, że nie mogą pozwolić kółciesze tam białych rasistów, jak oni to nazywają, kółciesze białych rasistów wypuścić wielkiego białego rasistę, tak? Oni, to jest jakby tego zmowa. Białego. No...
Powiem tak, no nie wiem, czy użyć takiego dokładnie określenia, ale na pewno jest wielkim symbolem dla białych i dla czarnych, dla nas jednoznacznie pozytywnym, dla nich jest znacznie trochę krzywdzące negatywnym. Tak, co, też bym nie chciał, żeby porównywali do Mandeli, tak. Wracając do, tak. Jak się domyślacie, głównym albo clue tego reportażu, czy clue tego wyjazdu do RPA były spotkania z farmerami. Temat farmerów jest bardzo głośny w Polsce, nawet nie muszę chyba to nikomu przybliżać, o co dokładnie chodzi. No po prostu chodzi o morderstwo tych farmerów, chodzi o ich prześladowania, chodzi o to, że rząd stara im się odebrać, teraz właśnie parlament bada zgodność z konstytucją ustawę, która ma na celu odebrać ziemię tym farmerom, białym farmerom, takie bez odszkodowania oczywiście. Więc sytuacja tych farmerów jest bardzo zła. Powiem szczerze, że dla mnie chyba najbardziej, oprócz spotkania z panem Januszem, było emocjonujące, czy najbardziej takie, jakby mnie dotknęło bezpośrednio, momenty, kiedy ja na tych farmach nocowałem, tak? Czyli kiedy po prostu nocowałem na farmie, gdzie no, wiedziałem, że załóżmy 10 km obok zabili kogoś na tej farmie, tak? Czy że tam wiadomo, że w tym rejonie jest bardzo dużo morderstw i przestępstw, więc to myślę, że na każdym wywarłoby odpowiednie wrażenie. No, mając świadomość tak naprawdę, w jakim miejscu się znajduje, mając świadomość, że założyłem na tej farmie X i Y, no prawdopodobieństwo napadu jest powiedzmy, nie wiem, 1000 razy większe niż tutaj w Polsce, w Warszawie. Więc to były naprawdę bardzo emocjonujące rozmowy z tymi farmerami. Poduszką jakaś broń była? Poduszką nie, ale nasi, tak powiem, farmerzy mieli dość tej broni sporo arsenał, mają, są dobrze przygotowani. Chętnie by się podzielili wręcz. Myślę, że na pewno, co bardziej, bardzo lubili nam pokazywać. Zaprosili między innymi nas na strzelnicę, więc u farmerów, ja ogólnie u Afrykanerów na pewno występuje taki trochę kult broni jak w Stanach, proszę. Ja chciałem dodać, że BRK jest legalnym domem. No właśnie nie. Niegdyś była legalna, ale teraz wprowadzają takie przepisy, żeby bardzo utrudnić ten dostęp do broni. Jednak większość jakby białych ludzi ma ten dostęp, bo sobie zrobiło, już wcześniej jakby dostało, kupiło. Nie pamiętam dokładnie, jak sobie wchodzić w, nie znam się niestety na prawie południowoafrykańskim, aczkolwiek wiem, że większość białych ma broń, jednak rząd robi wszystko, żeby tę możliwość zakupu broni jak najbardziej utrudnić, więc najprawdopodobniej z roku na rok będzie coraz ciężej to zakupić. Większość białych ma legalnie broń, a większość czarnych też ma broń, ale nie legalnie. To pewnie tak to wygląda. Próby przez rząd robione rozbrojenia białej społeczności. Tak, tak. Że próbują jakieś prawo przeforsować. No właśnie mówię. Żeby odbierać. No tak, no. Nie to, że utrudniają dostęp nowym nabywcom broń, tylko tym, którzy już mają broń, to chcą ją jakoś tam skonfiskować, czy jakieś próby, słyszałem, że są podejmowane. No mniej więcej tak to wygląda. Tak jak mówię, nie znam dokładnie tego tematu broni, ale wiem, że no, nasi koledzy z RPA no obawiali się tego, że może być problem z tym dostępem do broni. Tak słucham. Pani Cebulski w jednym ze swoich filmów, programów przytoczył tą sytuację właśnie z RPA, w której było powiedziane, że nowy rząd w 1994-1995 roku zwrócił się do białych obywateli RPA z prośbą o oddanie broni celem jej powtórnego zalegalizowania przy nowym rządzie. Okazało się, że nie wiem na ile to jest prawda i zaraz przejdziemy do pytania. Okazało się, że rząd nie oddał tej broni. Broń została praktycznie dobrowolnie odniesiona na policję. Potem znajdowała się ta broń, zgodnie z po numerach seryjnych chociażby pistoletów, rewolwerów, karabinów w różnych miejscach Afryki celem wspierania rewolucji wyzwolicielskich. Nie wiem na ile to jest prawdziwe, czy farmerzy, których odwiedzaliście, mówili o podobnych rzeczach, jak oni się do tego odnosili. Dokładnie, powiem szczerze, to co pytałeś, ciężko mi powiedzieć dokładnie na te pytania, aczkolwiek no, wielokrotnie słyszałem tę historię od nich, że po, nazwijmy to, rewolucji, która tam miała miejsce w RPA, czyli jakby po zakończeniu tego apartheidu, no jakby zmieniła się jakby cała władza, zmieniła się jakby cała struktura, jakby o 180 stopni i mówi się, że po tej zmianie zaginione do tej pory jest kilkaset tysięcy sztuk broni, kałaszników i kałasznikowów tym podobne, więc ogólnie podczas tej jakby reformy czy rewolucji, jak to zwał, no zaginęło kilkaset tysięcy sztuk broni i... Czyli mogli mieć to czerni, tak? Tą broń. No jak najbardziej, no ktoś tą broń jakby... Powiem tak, no na pewno nie zaginęła tak, że się nie utopiła, czy nigdy nie zakopał, tak? Po prostu najprawdopodobniej czarna władza położyła na tym swoje ręce, no i co z tym zrobiła, ciężko powiedzieć. Ale oficjalnie jest ta broń zaginiona do tej pory, tak? Kilkaset tysięcy sztuk broni na różnego rodzaju. Czy mogła dać tym tak zwanym mordercom tą broń? Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, ale bezpośredniego dowodu na to nie ma. Ja proponuję jednak, mimo że nasz gość pozwolił na zadawanie pytań, zadawać z mniejszą częstotliwością, bo
Bo w końcu nie dojdziemy do spotkania z Januszem Warusiem, bo jeszcze jest sporo innych wątków. Tak. No tak jak powiedziałem, właśnie najbardziej te emocjonujące były te spotkania z farmerami, nocowania na farmach, rozmowy z nimi, rozmowy z osobami, które bezpośrednio były prześladowane, rozmowy z osobami, które bezpośrednio jakby dotknęły te prześladowania, które opowiadały właśnie o tym, że boją się, że stracą swój dobytek, boją się, że stracą swoje zdrowie i życie. Więc nagraliśmy na ten temat mnóstwo materiałów i wywiadów, które mam nadzieję wkrótce się ukażą. Więc to było naprawdę bardzo, bardzo pouczające zobaczyć jakby to od środka, tak? Czyli to, o czym miałem możliwość do tej pory tylko czytać czy oglądać nagrania, mogłem to dosłownie od środka zobaczyć. I no, robi wrażenie na pewno, robi wrażenie. To zanim przejdę właśnie do tej jakby clue programu, czy rozmowy z Januszem Warusiem, to może takie ogólne przemyślenia na temat jakby samej tej struktury RPA. No to nie da się ukryć, że tam panuje bieda, nie da się ukryć, że tam panuje bardzo duża przestępczość i nie da się ukryć, że panuje tam bardzo duża niechęć do białych. Niejednokrotnie miałem jakieś nienawistne napisy na murach, niejednokrotnie mijaliśmy na osoby, niejednokrotnie słyszeliśmy na przykład muzykę na ulicy, która nawoływała do zabijania białych, jakieś zremiksowane tam utwory klubowe, a tekst właśnie opowiadał takie przeboje, takie hity ichniejsze, czy jakieś hasło nawołujące do odbioru ziemi, czy po prostu chociażby wszędzie były, wszędzie bardzo dużo było reklam IFF, czyli tej partii Louisa Malemy, tej partii, która jest no jawnie antybiała, która jawnie nawołuje do przemocy wobec białych. Jaki jest stosunek tej partii do Afrykańskiego Kongresu Narodowego? Są delikatną opozycją, czy po prostu jawnie popierają? Chodzi o partię rządzącą. Mhm. Z tego, co rozmawiałem z naszymi kolegami, oni twierdzą, że tak naprawdę ta partia Louisa Malemy najprawdopodobniej jest taką atrapą sterowaną właśnie przez kongres tylko po to, żeby jakby pokazać, że on jest taki radykalny, my jesteśmy ci mniej radykalni, więc jeśli nie będziecie głosowali na mnie, to oni dojdą do władzy. Więc ich zdaniem jest to jakby partia ustawiona, sami Louis Malema znajduje się na smyczy władzy, który ma robić po prostu zastraszak. Więc teoretycznie jakby są w opozycji, ale w praktyce no, chodzą słuchy, że tak naprawdę są ściśle współpracują i są, a IFF jest uzależniony od tej partii. No jak już wcześniej wspomniałem, no obraz jakby samej RPA jest dość no, smutny, widać biedę, widać przemoc. Są takie ulice, gdzie lepiej nie wchodzić, będąc białym, są takie ulice, gdzie przejście wieczorową porą skończy się dla nas najprawdopodobniej tragicznie. Więc jest to taki obraz państwa, które tak naprawdę niegdyś było bardzo bogate, niegdyś bardzo bezpiecznie i tam wszystkim się dobrze żyło. No teraz jednak no, ten czas splendoru na pewno minął i myślę, że nie wróci prędko. Teraz pozwolę sobie może przejść do samej rozmowy z Januszem Warusiem. Rozmowa tak naprawdę była już pod koniec naszego wyjazdu, chyba 4 czy 3 dni przed wylotem. Powiem szczerze, że do samego końca nie uwierzyłem, że uda się tą rozmowę odbyć. Do samego końca byłem przekonany, że ktoś nam to postara się utrudnić, czy władze więzienne, czy powiedzmy rząd, czy inne tego typu czynniki zewnętrzne. Tak naprawdę do samego końca, dopóki już nie przeszliśmy jakby za drugą stronę muru, Pretoria Central Prison, nie byłem przekonany, czy to się uda. Jednak no udało się. Co mogę powiedzieć? Myślę, że może zacznę od tego, jak w ogóle wyglądała cała ta otoczka. No czyli jak tam przyszedłem do tego więzienia, oczywiście zabrali nam wszelkie kamery, zabrali nam wszelkie jakby urządzenia, które możemy nagrywać, czy telefony. Dwóch tam poszliście, tak? Z Maksymilianem? Nie, czterech. Jeszcze nasi koledzy z organizacji tam poszli. Oczywiście kupiliśmy dla pana Janusza wagon fajek. On sam nie pali, ale jak to wiemy, to jest waluta więzienna. Więc udaliśmy się tam, zabrali nam wszystkie urządzenia. Pytali się, czy do kogo w ogóle chcemy odwiedzić. Powiedzieliśmy właśnie, że pana Janusza. Zapytali się, czy jesteśmy rodziną. Odpowiedzieliśmy, że tylko przyjaciółmi. No uśmiechnęli się. Ciężko powiedzieć, ten uśmiech zdradza na pewno jakieś takie zdziwienie. Może pewnego rodzaju zaciekawienie, bo tam jakieś parę pytań innych padło. Aczkolwiek funkcjonariusze więzienni biali czy czarni? Czarni. Sami czarni. To praktycznie nie ma białych pracowników. Więc no nie mogę powiedzieć, że jakoś negatywnie odebrali to, że jak powiedziałem, że się spotkali z panem Januszem, a byli na pewno zaciekawieni i zaintrygowani. Sama rozmowa odbywała się na spacerniaku, więc mieliśmy okazję dosłownie usiąść z panem Januszem na ławeczce. We dwoje, bo niestety widzenia mogły się odbywać tylko w systemie 2+1. Więc ja z kolegą, z Maksem, mogłem odbyć właśnie to spotkanie z panem Januszem na ławeczce. Na wstępie, jak to wymaga kultura, zaproponowaliśmy, czy chce coś do picia może, czy do jedzenia. Jednak niestety pan Janusz nie chciał powiedzieć, że wystarczy papierosy, które później, jak wiadomo, przehandluje. No naprawdę zaczęliśmy rozmowę od podstawowego pytania, chyba pytania, które nas najbardziej nurtuje, które chyba każdy chciał panu Januszowi zadać. Pewnie każdy by z nas zadał, gdyby miał taką możliwość. No czyli po prostu, czy żałuje tego, co zrobił, tak?
No, pan Janusz odparł wprost, że jako katolik szkoda mu, że owdowił kobietę, szkoda mu, że osierocił dzieci. Jednak uważa, że w tamtym momencie zrobił jedynie, co mógł zrobić, że nie żałuje tego, gdyż zrobiłby to samo, że ma świadomość, jakie to konsekwencje to poczyniło, ale uważał, że na tamten moment robi coś ważnego dla swojego kraju, ważnego dla swoich tam pobratyńców i nie żałuje tego kroku. No jednak jak podkreślił, no wiadomo, że jako człowieka mu jednak mimo wszystko było szkoda i do tej pory się zastanawia również, czy tego jego poświęcenie nie poszło na marne, tak? Co pan Janusz, oczywiście utwierdziłem go w przekonaniu, że to, co zrobił, nie poszło na marne, jednak no widać, że no chciał to usłyszeć, miał pewne obawy, czy właśnie tutaj tego poświęcenie nie zostało, że tak powiem, zmarnotrawione. Na pewno w jakimś stopniu zostało, bo jak wiem, jak się później ta sytuacja cała skończyła. Jednak no to poświęcenie jest dalej jakby symbolem dla nas, czy oczywiście mu powiedziałem wielokrotnie, że tutaj w Polsce o nim pamiętamy. Oczywiście on to wie, bo sam mówi, że dostaje tyle kartek z życzeniami, tyle kartek urodzinowych, że nawet nie ma czasu odpisywać. Więc on jakby ma świadomość tego, że pamiętamy, ma świadomość, że jakby jesteśmy razem z nim. I to dla niego bardzo, bardzo jest ważne i to go naprawdę, no podtrzymuje go po prostu tam na duchu, bo no jak wiemy, 25 lat w więzieniu w Południowej Afryce za zamordowanie tutaj lidera ludności murzyńskiej, no to na pewno nie była dla pana Janusza przyjemność. Jednak co warto podkreślić, pan Janusz no, trzyma się dobrze, ma bardzo dobry humor, co mnie bardzo zdziwiło, wręcz rzucał żartami niepoprawnie politycznymi w spacerniaku, co było dość odważne, biorąc pod uwagę, że otaczały nas raczej nieprzychylne mu nurty. Jednak cały czas zachował bardzo dobry humor, był bardzo rozmowny, pytał się, jak sytuacja właśnie wygląda w Polsce, jak to u nas się, jakby tam sytuacja polityczna dzieje. Co mnie bardzo zdziwiło, był bardzo na bieżąco. Wiedział, co się dzieje w Europie, ubolewał nad tym, że Europę zalewa fala imigrantów, ubolewał nad tym, że szerzy się liberalizm. Chwalił mimo wszystko nasz polski rząd, że tych imigrantów jakby nie przyjmuje, czy nie przyjmowało, no ale tak właśnie musiałem pana Janusza niestety uświadomić, że jednak tych imigrantów przyjmujemy. Może nie do końca tych narzuconych, ale innych. Jednak no, pan Janusz tak zaznaczył, że jest to, że ten nasz polski rząd wyróżnia się pozytywnie na tle jakby reszty tego szamba europejskiego. I to było dla niego, jest to dla niego szczególnie smutne, że wie, jak taki liberalizm, wie, jak taki te komunizmo nowoczesno liberalizm, nie wiem, jak to nazwać, jak się to źle kończy, gdyż... Neomarksizm, tak w skrócie. Gdyż po prostu był tego już świadkiem. Był świadkiem, jak ten nurt polityczny zrujnował jego państwo. No i ubolewa nad tym, że ten nurt polityczny, że ten rak jakby chce toczyć kolejne narody europejskie, czy ten rak rozprzestrzenia się w Europie. Bardzo nad tym ubolewał. No i co? Trzymał za nas kciuki, abyśmy nie dali zrobić w Europie, nie dali zrobić w Polsce tego, co się stało, z RPA. Pan Janusz oczywiście ma dalej, nawet nie tyle nadzieję, pan Janusz jest pewny, że wyjdzie na wolność. Pan Janusz mówił, że no tak naprawdę, jak wiem, teraz co chwilę toczą się posiedzenia w jego sprawie. Ja ogólnie też zostałem poproszony przed tą prelekcją, abym za dużo szczegółów z tej rozmowy nie zdradzał, gdyż koledzy właśnie z organizacji poprosili mnie o to, bo no istnieją obawy, że sąd będzie starał się robić wszystko, żeby pana Janusza zatrzymać. Nawet takie spotkania z polskimi tutaj nacjonalistami mogą mu w jakiś tam sposób zaszkodzić. Więc tutaj jakby też nie chciałbym w jakiś sposób nie zdradzać szczegółów czy konkretnych planów pana Janusza. Ale no wierzę, że wyjdzie na wolność. Wierzę, jak sam stwierdził, powoli kończą się władzą RPA, powoli kończą się argumenty, żeby go dalej w tym więzieniu utrzymać. Powoli kończą się... To już minęło. Ponad programowo otrzymany. Jednak więc, jak on sam twierdzi, on albo prędzej czy później go wypuszczą, albo prędzej czy później go po prostu przeniosą do Polski. A dla niego takie przenoszenie do Polski byłyby równoznaczne tak naprawdę z, no nie wiem, praktycznie wolnością, bo prędzej czy później tak go musieliby zwolnić. Wszyscy z RPA wychodzą po 20 latach, czyli teoretycznie, gdyby był potraktowany tak samo jak inni, nawet za, nawet pospolici mordercy, nie polityczni, to powinien 5 lat temu być na wolności. Tak, dokładnie. Nie został na dożywocie, tak? No i na karę śmierci. Na karę śmierci. Potem dożywocie, a potem na to najwyższy wymiar kary, czyli teoretycznie 20 lat powinien siedzieć. Tak, więc tak jak już wspomniałem, wcześniej odbyliśmy jakby z panem Januszem rozmowę na takie tematy jakby polityczne. Opowiadał nam bardzo dużo również o historii RPA, opowiadał nam bardzo również dużo z historii jakby młodości na wolności, czyli jak on działał, jak właśnie zaciągnął się do ruchu, jak jego życie wyglądało przed odsiadką.
no jak sam się określił, no jest jakby wierny tym poglądom, za które trafił do więzienia, no co chyba jest czynem niebywałem, że przez 25 lat w więzieniu południowoafrykaniarskim nawet o krok się nie cofnąć, proszę. Jak pan Janusz jako katolik odnalazł się w Republice Południowej Afryki, które przed końcem apartheidu było praktycznie państwem, którym kalwinizm był religią państwową? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Takiego pytania mu nie zadałem, jak on się odnalazł. Jednak trzeba też... No chyba, najwięcej chyba każdy się orientuje, z jakich powodów wyjechał właśnie Janusz Waluś. W Polsce panował komunizm, on jakby chciał wyrwać się z tej biedy. Co ciekawe, jak był w Polsce, nawet poglądów takich, nazwijmy to, no, nacjonalistycznych nie prezentował, dopiero jakby powiedział do RP, jak zobaczył, jak to wygląda wszystko, a wtedy jakby zaczął się angażować politycznie. Tematy religijne, powiem szczerze, jakoś nie zagłębiałem się, tylko pan Janusz jakby podkreślił, że na początku rozmowy samej, że jako katolik właśnie, jako katolikowi wiadomo, że szkoda było mu pana Haniego, ale no nie miał innego wyjścia. Cóż to można jeszcze dodać? W jakiej kondycji jest pan? Takiej fizycznej i psychicznej? Powiem tak, psychicznej uważam, że bardzo dobrej, bo tak jak wcześniej wspomniałem, bardzo wesoły, bardzo rozmowny, w ogóle bardzo się cieszył, że go odwiedziliśmy. I no widać, że był bardzo wdzięczny, gdyż no nieczęsto odwiedzają go Polacy, tak, rodowici Polacy jakby przyjechali z Warszawy. Nie wiem, czy to... Nawet nie pytałem, kiedy ostatnio miał kontakt z rodakami, taki bezpośredni. Wiem, że bardzo ma dobry kontakt telefoniczny z swoją córką i z resztą rodziny. Więc takiej kondycji psychicznej oceniam, że bardzo dobrej, gdyż cały czas żartował, rzucał jakimiś różnymi żartami, czy no mówił wprost, co myśli, tak, nie bał się jakby głosić swoich tam poglądów. No fizycznej, no to powiem tak. Ile ma lat w tej chwili? Ciężko być w kondycji fizycznej. Około 60. 65, 8? Jakoś tak. Nie pamiętam dokładnie, może ktoś wie. Chciałem się zapytać, a on mówi, jak to było przed zniesieniem apartheidu w RP? Tak, już mówię. Dokończę to zdanie. Dokończmy kondycji. On, powiem tak, jest na tyle w dobrej kondycji fizycznej, na ile może być w dobrej kondycji fizycznej osoba, która spędziła 25 lat w południowoafrykańskim więzieniu za zamordowanie komunistycznego tam idola, tak. No więc, no i wygląda jak taki dziadzio, że tak powiem, że tak to ma siwe włosy, szczupły, jednak oczy zdradzają niebywałą inteligencję pana Janusza. Wielokrotnie tutaj szastał różnymi książkami, różnymi tam historiami, powieściami, więc naprawdę pan Janusz jest osobą bardzo wyedukowaną, bardzo inteligentną. Jednak jego oczy zdradzają, że te 25 lat w tym więzieniu spędził, tak. Jednak też nie wiedziałem, czego się spodziewać po tej rozmowie z panem Januszem, jak zareaguje, czy jak będzie się zachowywał, ale mam jednoznacznie pozytywne, naprawdę pozytywne wrażenie. Tak pan Janusz opowiadał, jak to było przed apartheidem. Pan Janusz bardzo nas raczył wieloma historiami. Znaczy przed upadkiem apartheidu. Tak, no, przed upadkiem. Wiele historii jakby z jego młodości, wiele historii z jego działalności polityczno-społeczno, powiedzmy w RPA. No, powiedzmy, że pozytywnie jednoznacznie opowiadał o tamtych czasach i na pewno jest mu, jak się domyślamy, no jest mu ciężko jakby o tym też mówić z racji z przyczyn oczywistych, tak? Więc jak wspomniałem, nie wiedziałem, czego się dokładnie spodziewać po rozmowie z panem Januszem, ale mam jednoznacznie pozytywne odczucia. Pan Janusz też ma jednoznacznie pozytywne odczucia z tym, że go odwiedziliśmy i z tym, że go wierzy wyjście. Mniej więcej co mówił. Powiem szczerze, tak, no bardziej raczył nas historiami ze swojej młodości. Jak pracował, jak się angażował w działalność polityczną, jak tam nawiązywał znajomości z Afrykanerami, no, jak to jakby wszystko funkcjonowało. No, teraz jakby dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, co tam było, no bo niestety nie mam żadnego nagrania, tak, nie mogę jakby... Tylko tyle, co zapamiętałem, jest jakby moje, ale no cóż, no wypowiadał się pozytywnie, tak, o tamtych czasach, na pewno z tkliwością już tak to ujmę. No i ubolewaniem nad tym, że tak się wszystko potoczyło w jego państwie, czyli że wszystko poszło jakby w tą złą stronę, poszło to w stronę, kiedy to no można zostać zamordowanym na ulicy tylko z powodu białego koloru skóry, tak, czyli tylko z powodu tego, że się ma parę hektarów ziemi pod Johannesburgiem. Na koniec właśnie zapytałem go, czy ma jakieś słowa dla nas tutaj, polskich nacjonalistów, polskich patriotów, czy chciałby coś przekazać Polakom takiego, no od serca. No powiedział wprost, żebyśmy się trzymali, żebyśmy się nie dali pokonać liberałom, żebyśmy nie dali zrobić z naszej ojczyzny tego, co spotkało jego ojczyznę, żebyśmy dalej jakby działali, że jakby wierzy w nas tutaj, w takie organizacje właśnie narodowe, patriotyczne.
No i cóż, no i powiedziałem, że mam nadzieję, że się spotkamy na wolności. Pan Janusz zapewnił mnie, że na pewno się spotkamy na tej wolności, że jeszcze odbędziemy jakąś rozmowę. No ja mu wierzę i z niecierpliwością czekam, aż tę rozmowę odbędziemy. Z niecierpliwością czekam, kiedy będę mógł mu ponownie uścisnąć dłoń na wolności. W Polsce. W Polsce oczywiście, tak. Skąd czerpie wiedzę? Czy on ma dostęp do prasy na bieżąco? Bo mówiłeś, że jest mocno na bieżąco tak. Wszystkich spraw, a ponadto mówiłeś o książkach. Czy ma też dostęp do książek? Czy po prostu ludzie mu przysyłają? Czy może jakieś książki zamawiać? Nie wiem. Zapytałem go, skąd jakby czerpię tą właśnie wiedzę, skąd są jego główne źródła informacji, bo no naprawdę mnie zdziwiło, że jest aż tak na bieżąco. Bałem się, że pan Janusz będzie trochę, nazwijmy to, no niedoinformowany, tak, o tym, co się dzieje teraz w Polsce, w Europie. Nie dzisiejszym, tak, dokładnie. Jak pan sam Janusz powiedział, główne informacje, główną wiedzę czerpię z rozmów telefonicznych ze swoją córką, ze swoją rodziną. To jest jego te główne źródło informacji. Wiemy, że otrzymuje również żywą korespondencję z wieloma polskimi nacjonalistami, z polskimi tutaj działaczami narodowymi. I to jest jakby te głównie, no jest to główne źródło, z którego czerpię wiedzę. Czy mam dostęp do książek swobodnych? Powiem szczerze, nie zapytałem o to bezpośrednio, ale myślę, że na pewno z racji tego, że no szastał, powiedzmy, tymi książkami bardzo, bardzo żwawo, wymieniał jedną po drugiej z zapytaniem, czy czytałem może to, czy słyszałem o tym autorze, o tamtym, więc myślę, że na pewno ma dostęp do książek. Czyli co? W zasadzie możemy przejść do takiej bardziej dyskusji. Tak, pytań. Też chciałem właśnie, że to bardziej wyglądało jako taka luźna dyskusja, bo chyba też ludzie są ciekawi, więc proszę. Tak. Dzień dobry, bądźmy szczerze. Tak, nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, Burowie byli przed Zulusami w PPA. Jeszcze raz? Nie wiem, czy ja mam dobre informacje, że Burowie, czyli Afrykanerzy, byli przed Zulusami w RPA. Zulusowie dopiero tam chyba... Zulusi. Tak, Zulusi. Pod koniec XVIII wieku napłynęli. I takie pytanie natychmiast się wiąże. Jak pan ocenia, czy Burowie... jaki jest nastrój? Oni są tam walczyć i zostać, czy też uciekać? No ogólnie tak, to prawda, Burowie jakby byli pierwsi. Burowie jakby zaczęli swoją podróż od południa i spróbowali się w stronę północy, a z Zulusi od północy i w stronę południa, jak można powiedzieć, się spotkali w pewnym momencie. Nastroje są jednoznacznie, nie chcę użyć słowa może bojowe, ale no chcą po prostu walczyć, nie chcą odpuścić, są gotowi bronić swoich rodzin, są gotowi walczyć. Są tam organizowane grupy samopomocy, czyli grupy, załóżmy, 10 rodzin farmerskich, 10 rodzin farm, gdzie mają farmy, które jakby organizują się w grupy samopomocy, każdy z nich ma legalnie oczywiście broń, każdy z nich jest ze stałym kontaktem ze swoim sąsiadem. No gdyż musimy sobie też zobrazować, jak to wygląda, tak? Mamy pustą przestrzeń, czy mamy te ichniejsze, jak to ładnie nazwać, safari, gdzie dookoła tak naprawdę nic nie ma, tylko mamy tak na przestrzeni, załóżmy, nie wiem, kilkudziesięciu kilometrów 10 farm, a dookoła po prostu są pustkowia. Więc jest to, powiedzmy, idealne środowisko, żeby dokonać przestępstwa, jest to idealne środowisko, żeby dokonać morderstwa, gdyż no, kto usłyszy krzyk o drugiej w nocy mordowanego dziecka, tak? Kiedy dookoła najbliższy sąsiad, no nie ma tych najbliższych sąsiadów. Więc oni są zorganizowani w grupy samopomocowe, gdyż oni nie wierzą w ogóle policji, oni jednokrotnie mi powtarzali, że kiedy policja jest zawiadamiana, albo nie przyjeżdża wcale, albo przyjeżdża, nie wiem, po godzinie, dwóch na miejsce zdarzeń. Tak, dokładnie, po ptokach. Więc oni tworzą jakby grupy samopomocy, tworzą jakby swoje firmy ochroniarskie, które zrzeszają tych sąsiadów. No i są w stałym kontakcie i niejednokrotnie już sobie pomogli, niejednokrotnie sąsiad sąsiadowi uratował życie. W Polsce właśnie jest raczej ten sąsiad utożsamiany negatywnie. W RPA jest to utożsamiane pozytywnie, gdyż no, tam sąsiedzi po prostu ratują sobie życie na co dzień, tak? Muszą, bo jeśli oni sobie nie będą tego ratowali, policja bezpieczeństwa nie zapewni, tym bardziej rząd, a tym bardziej no, murzyńskie bandy, które na te farmy napadają stale. Zanim udzielę głosu, to prosiłbym też o wyrzucenie się do puszki na organizacji naszych spotkań. Proszę bardzo. Czy Borowie uważają, że mają szansę przetrwać w tym państwie, czy myślą, że
moment zapanować stworzenie własnego państwa. Oni mówią wprost, że oni prędzej czy później wybuchnie wojna domowa. Wojna domowa pomiędzy Burami i pomiędzy Burami a ludnością murzyńską. Oni się na to przygotowują, są na to gotowi. Oni wierzą w zwycięstwo, oni wierzą, że im z pomocą przyjdą ochotnicy z Europy, że przyjdzie biała ludność z całego świata. I po prostu wierzą w to, tak? Wierzą w to, że uda im się obronić swoje domy, rodziny. Wierzą w to, że w RPA kiedyś powrócą jakby te chwalebne czasy, że w końcu uda im się przezwyciężyć ten ten jawnie antybiały, rasistowski, ten antybiały dyskurs. I tak, są gotowi na poświęcenia, są gotowi na to, aby walczyć, wierzą w to zwycięstwo. Powiem więcej, ich pewność siebie pod tym względem zadziwiała nawet mnie. Mimo, że jestem osobą pewną siebie, to do pewności siebie Burów wiele mi brakuje, tak? Gdyż oni wprost mówili, że oni po prostu to wygrają. Oni odzyskają swoją ojczyznę i kiedyś to my, Europejczycy, będziemy przyjeżdżali do RPA w poszukiwaniu wolności, bezpieczeństwa i wolności. Tak, słucham. Czy widoczne są różnice pomiędzy białymi pochodzenia holenderskiego, czyli Burami, i Afrykanerami, czyli białymi pochodzenia anglosaskiego? Mhm. Czy ta cała grupa trzyma się razem, czy również między nimi są widoczne? Tak, trzymają się razem, aczkolwiek każda ta grupa i Burowie, i Afrykanerzy są świadomi swoich korzeni, bardzo żywo się do nich odwołują. Dlatego też, co ciekawe, z RPA mamy całą paletę nazwisk, tak? Czyli mamy farmerów o nazwiskach typowo holenderskich, duńskich, no i tak można wymieniać, czy brytyjskich, więc oni są świadomi tych korzeni, są dumni ze swoich korzeni, ale nie ma między nimi żadnych animozji. Wręcz animozje występują po drugiej stronie. W RPA mamy dwa główne plemiona murzyńskie. Jest to Zulu i Xhosa. W ogóle to Xhosa się jakoś wymienia... Xhosa, nie umiem tego, oni tak fajnie to wymieniają. Są te dwa główne... Są te dwa główne plemienia murzyńskie, które ze sobą rywalizują i bardzo często dochodzi do wojny gangów na przykład, czy morderstw pomiędzy sobą, tak? Więc po tej białej stronie można powiedzieć, że istnieje dość hermetyczna grupa. Wiadomo, są również biali, którzy przeszli jakby na tą ciemną stronę, którzy wręcz wspierają te antybiałe poczynania rządu. Jednak raczej biali trzymają się razem, a wręcz w tej ludności murzyńskiej następują animozje pomiędzy plemionami czy różnymi grupami. Proszę bardzo. Chciałem spytać o sytuację ekonomiczną tych właśnie białych Afrykanerów. Czy z czego oni żyją, czy jak się utrzymują, czy nie ma jakiegoś odwrotu bojkotu ekonomicznego i czarną społeczność? To bardzo dobre pytanie, bo też mnie to bardzo ciekawiło przed wlotem do RPA. Powiem tak, sytuacja białych ekonomiczna jest zadowalająca, bo są to zazwyczaj ludzie bardzo wyedukowani, są to zazwyczaj ludzie bardzo inteligentni, którzy albo zajmują się uprawianiem farmy od pokoleń, czyli zostały im tam przez pradziadów te farmy jakby dane i oni to farmy chowali, rozwijali, więc są jakby, powiedzmy, mistrzami w tym fachu. Pewnie są jednymi z najlepszych w ogóle tam farmerów na świecie, biorąc pod uwagę ich doświadczenie i tyle, ile lat tam działają. Więc sytuacja jakby tych farmerów jest raczej, jak na warunki RPA oczywiście, nie jest zła. Tak samo większość, powiedzmy, jest dużo firm, które też biali zakładają. Na pewno biali są jakby tą klasą, która żyje dużo zamożniej. Żyje dużo zamożniej, gdyż, przepraszam, są to po prostu ludzie wykształceni, ludzie, którzy od lat jakby na ten sukces pracowali. No z tego też powodu jest taka duża niechęć do tych białych, tak, czy do farmerów, czy do innych, gdyż ludność murzyńska często bardzo niewyedukowana. Też warto dodać, że poziom edukacji jest teraz w RPA tak żałośnie niski. Został specjalnie jakby obniżony, żeby te czarne dzieci sobie w tych szkołach radziły. Jest tak żałośnie niski, że gdy ja przeglądałem podręcznik dla pierwszej klasy, czułem się, jakbym przeglądał podręcznik do, dla jakiegoś niemowlaka. Więc ten poziom edukacji jest bardzo niski. No i czarna ludność też na tym również cierpi, gdyż poziom edukacji wśród nich jest bardzo, bardzo, bardzo niski. Więc oczywiście bardzo wyraźnie widać to rozwarstwienie ekonomiczne. Jeśli wśród białych, oczywiście zdarzają się również biali biedacy, ale jeśli wśród białych mniej więcej ten poziom jest równy, taki powiedzmy, może nie zamożny, ale że nie ma biedy, to wśród czarnych jest bardzo duże rozwarstwienie, czyli mamy bogatych murzynów, którzy bardzo często związani są z polityką, czy z jakimiś tam, z władzą, no i mamy mnóstwo bezdomnych, żebraków, czy ludzi, którzy żyją w warunkach uwłaczających człowiekowi po prostu. Ja też słyszałem, że były też problemy z tym, że czarną ludność też ci czarni zabijali, tak jak
były z tymi gangami, czy imigrantów z innych krajów afrykańskich, czy na przykład mówili, że jak były te euro, tam w RPA, to mówili, że zabiją tych białych... To był mundial, nie w euro. Przepraszam, pomyliłem się, mundial. Dawna euro minęło, mundial. I oni krzyczeli, że tam, że zabiją premiera i że te grupy i że zabiją tych białych kibiców innych. No tak jak wspomniałem wcześniej, tam bardzo duża rywalizacja pomiędzy plemionami muzułmańskimi występuje. Oni tam czynnie na siebie napadają, są tworzone gangi. I też co mnie bardzo zdziwiło, zastanowiło, u nich występuje coś takiego jak mafia taksówkowa. Czyli są korporacje taksówkarskie, które podkładają bomby na inne korporacje taksówkarskie, gdyż tam to jest bardzo świetny biznes. I tam, jak ja byłem w RPA, to nawet dostałem tam wiadomość od jakiegoś znajomego, że był zamach w Johannesburgu. Zdziwiło mnie, jaki zamach w Johannesburgu. Okazało się, że była strzelanina pomiędzy taksówkarzami i tam zginęło chyba 10 taksówkarzy z jednej korporacji, bo tam występuje mafia taksówkarska. I są oczywiście czarni taksówkarze, Zdrowa konkurencja, no. Tak, którzy zrzeszają się w takie gangi, więc oczywiście występuje również przemoc skierowana nie tylko w białych. Tam po prostu to jest kraj, którą rządzi przemoc, skierowana we wszystkich. Czyli dlatego oni czarni tęsknią za apartheidem? To nie wiem, czy starym sensem za apartheidem, aczkolwiek odbyłem rozmowę z paroma osobami, z paroma, czy koloredami, czyli jakby mulatami, oni się nazywa koloredów, z aborygenami, czyli jakby tą ludnością tam, która też tam mieszka od lat, czy z murzynami, oni na przykład mi wprost powiedzieli, że z apartheidu żyło im się dużo lepiej, bo no po prostu mieli lepsze warunki życia, tak? Że mieli lepsze warunki życia, nie musieli się martwić o swój byt, że nie musieli się martwić o to, czy przeżyją do jutra, bo czy ktoś ich może zastrzeli, czy po prostu umrą z głodu, że no po prostu było osoby, które mówiły wprost, że kiedyś to było, tak? Chciałem zapytać, bo oprócz oczywiście tych, którzy chcą bronić swoich farm, swojego domu, swojego dobytku, swoich rodzin na miejscu, część białych wyjeżdża z RPA. Jakie są główne kierunki ich wyjazdów i czy to prawda, że również Rosja wyraziła chęć przyjęcia farmerów z RPA do siebie. Powiem tak, nawet nie część białych, ale znaczna ilość. Wcześniej wspomniałem, że biali są raczej nastawieni, tak jakby powiedzmy, ala bojowo, że są w stanie gotowi bronić tego wszystkiego. Ale odbyłem też rozmowy z paroma rodzinami, którzy no wprost mówili, że oni się boją o swoje dzieci, oni się boją o to, że nie dożyją jutra, oni się boją o to, że ich pracownik, który załóżmy od 10 lat pracuje na ich farmie, pewnego dnia po prostu zmieni zdanie. Bardzo często, co też jest ciekawe, mordów dokonują pracownicy, którzy zostali przekupieni przez jakby gangi, tak? Czyli ktoś powiedzmy z gangu czarnych podszedł do pracownika, który pracował na farmie i powiedział wprost, no albo nam pomożesz zabić swoich pracodawców, albo my zabijemy ciebie, tak? Więc bardzo często jakby tych mordów dokonują sami pracownicy przy współpracy z jakimiś tam gangami. Więc tak, no biali się boją, niestety bardzo dużo białych wyjeżdża. Nie pamiętam teraz dokładnych liczb, ale to są setki rodzin, które opuściło RPA. Tak, Rosja ich przyjmuje. Do Rosji przybyło już kilkadziesiąt rodzin, z tego co się orientuję. A z popularniejszych kierunków, jakich się dowiedziałem, jest to Australia i Nowa Zelandia, ze względu na to, że tam panuje podobny klimat. I oni wprost mówią, oni przez pokolenia zajmowali się farmerstwem, więc jak opuszczą swój kraj, również chcą się zajmować farmersem, a że tam w Australii i w Nowej Zelandii, czy w tych krajach, gdzie podobne panuje klimat jak w RPA. No w Rosji to chyba nie za bardzo podobne. W Rosji właśnie nie za bardzo, tak? Dlatego do Rosji raczej się wybierają dlatego, że dostali jakby tam możliwość, że nie mieli wyboru. A jeszcze nie Węgry, bo słyszałem, że Węgry też powiedzieli, że przyjmą Białoruś. Możliwe, ale powiem szczerze, że nie mam danych, jak to wygląda, czy ktoś tam rzeczywiście wyjechał. Wiem, że do Rosji na pewno dużo rodzin wyjechało. Proszę. A jak to wszystko się odbija na gospodarce RPA? Przecież to był kiedyś kwitnący kraj. To jest również bardzo dobre pytanie, gdyż jak wiemy, przed upadkiem apartheidu RPA było jedną z bardziej odbijających państw. Było to państwo, które było stawiane, że tam w różnych rankingach, że tam za 10-15 lat będzie no, w czołówce najbogatszych państw. Teraz ekonomia jest bardzo, bardzo, bardzo słaba. Bezrobocie szaleje i skacze w górę. Co ciekawe, tutaj można dodać jedną anegdotkę. Pewnie część z Was albo większość zna, jest znana sytuacja w Zimbabwe, jest znana sytuacja Roberta Mugabe, który był podobnie dobrze prosperujący jak dawna RPA, został zrujnowany przez jego chorą politykę. No i biali farmerzy boją się, że w RPA po prostu będzie to samo. Czyli, że w RPA, kraju niegdyś tam bogatym i dobrze prosperujący, nastąpi klęska w głodu jak w RPA, jak w Zimbabwe. I powiem szczerze, nawet gadałem z jednym człowiekiem, który mieszkał w Zimbabwe,
uciekł przed klęską głodu do RPA, no ja mówię wprost, że on się po prostu boi, że będzie musiał teraz uciekać z RPA do innego państwa, bo to się dzieje tak samo, tak? To się dzieje tak samo jak w Zimbabwe. Proszę. Odpowiadając jeszcze na pana pytanie, przepraszam, że jestem konkurencją, ale na początku lat 90., jeżeli chodzi o statystyki ONZ-owskie, RPA dokładnie nie pamiętam, ale plasowało się gdzieś koło początku trzeciej dziesiątki, wtedy 170 paru państw na świecie. To było miejsce jakieś w okolicach 21, 23. W ostatnim spisie ONZ-owskim co do rozwoju państw RPA spadło bodajże na 78, 80. 50 pozycji w dół. No, no właśnie. Czyli na fakt, że nadal jest jeden z bogatszych państw Afryki, tak, RPA. Schwarz. Mam pytanie, kiedy będzie, gdzie, jeżeli już można oglądać efekty waszej pracy w postaci tak jakiegoś reportażu czy filmu, wiem, że już występowałeś w mediach narodowych opowiadając o tej sprawie, o waszej podróży. Jeszcze takie pytanie, co twoim zdaniem, czego mogliby się nauczyć polscy patrioci, polscy narodowcy od właśnie Afrykanerów, co mogliby wyciągnąć, jakie wnioski, powiedzmy, jako nauczyć z tej sytuacji, też czy ty jako narodowiec, nacjonalista, właśnie może masz takie jakieś refleksje, czy coś też wyciągnąłeś, czy czegoś się nauczyłeś tak bardziej, powiedzmy, ideowo? Pierwsze pytanie, kiedy będzie można oglądać efekty pracy? No powiem tak, no cały czas czekamy. Jest to wiele, wiele, wiele godzin materiałów, które trzeba zmontować, które trzeba przyciąć, które trzeba przetłumaczyć na, no chcę przetłumaczyć na kilka języków. No więc obawiam się, że trzeba będzie jeszcze niestety poczekać trochę. Ja też chciałem, żeby to było już teraz. Chciałem to oglądać, no gdyż wiele serca włożyłem w te nagrania. No jednak no, trzeba jeszcze czekać, no niestety. Nie mamy takiej mocy przerobowej, niestety nie jesteśmy TVN-em, żeby zatrudnić tam kilkanaście czy kilkadziesiąt osób do obróbki tego materiału. My jakby to robimy wszystko własnoręcznie, więc no niestety trzeba dalej czekać. Co można wysnuć? Na pewno pierwsze takie przemyślenia, jakie miałem, to z pewnością praca organizacji Swedlanders, która włożyła niebywało dużo w pracy, w ochronę własnej ludności, ochronę białej ludności. Na pewno my jako Europejczycy, szczególnie dziś, kiedy na ulicach europejskich miast są mordowane i gwałcone nasze żony, kobiety i dzieci, tej ochrony, tej współpracy pomiędzy nami powinniśmy się nauczyć, tak? Powinniśmy właśnie brać z nich przykład, gdyż oni są niesamowicie dobrze zorganizowani, oni są niesamowicie przygotowani na wszystko, co ich złego może spotkać. Myślę, że to na pewno możemy się od nich uczyć, tak? Czyli właśnie tej ochrony właśnie swoich tutaj rodzin i swoich bliskich, gdyż no i na pewno są wzorcem w tym aspekcie, bo ich organizacja była, no aż ciężko uwierzyć, że w tak niesprzyjających warunkach są w stanie wytworzyć coś tak dobrego, coś tak doskonałego, że wręcz. No i oczywiście, czy ja wniosłem coś jakby z ideowego, no to oczywiście, że tak. Myślę, że taki wyjazd na każdego z nas by miał jakiś tam ala ideowy wpływ. Na pewno utwierdziłem się w tych swoich przekonaniach, które zawsze miałem, czyli no przekonaniach, że no nie możemy dopuścić, żeby również Europę spotkało samo CRPA, czyli żeby niekontrolowana migracja, podmiana ludności spotkała nas. Nie możemy pozwolić na to, żeby nurty jawnie antybiałe doszły do władzy. I no to jest fakt, w którym się tylko utwierdziłem, będąc w RPA. Czyli pan proponuje, żeby był do RPA? Powiem tak, jak jesteś odważny, zapraszam. Wiele właśnie osób się mnie pyta, czy się bałem tam jadąc. Ja zawsze odpowiadam, że tylko głupiec by się nie bał, tak? Gdyż no jest to bardzo niebezpieczny kraj, jest to kraj, w którym łatwo można stać się ofiarą napaści, ale jeśli znasz się tam kogoś na miejscu, jeśli jest się w stanie nawiązać kontakt z Afrykanerami, to zachęcam, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo piękny kraj z bardzo, bardzo życzliwymi ludźmi, którzy Afrykanerzy czy Burowie, no ciężko, naprawdę, są równie gościnni co Polacy, myślę. I oni potrafią zrobić wszystko, żeby jak najlepiej ugościć tutaj swoich gości z Europy, więc zachęcam jakby do odwiedzin państwa, no ale trzeba pamiętać, że nie jest to bezpieczne. Tak, proszę. Miałeś jakieś takie sytuacje, gdzie się bałeś, że myślałeś, że jest niebezpiecznie? No niejednokrotnie nawet, tak. Myślę, że takim chyba sztandarowym przykładem będzie, jak przejeżdżaliśmy przez jedną z najgorszych dzielnic w RPA, najgorszą dzielnicę Johannesburga. Jeśli się nie mylę, to była Hillbrow. Jest to dzielnica tak niebezpieczna, że na przykład na czerwonym świetle się nawet nie zatrzymywaliśmy, gdyż to by się skończyło najprawdopodobniej porwaniem, czy nawet czymś gorszym. I no tam po prostu tak wjeżdżaliśmy tym samochodem do tej dzielnicy, czyli my
trzech białych gości w Mercedesie, no po prostu już widzieliśmy tylko, jak się wszystkim oczy świecą, tak? I no to na pewno trochę na mnie to wrażenie wywarło i na pewno okucie niepokoju mi towarzyszyło w tamtym momencie. Proszę was. Jak obecna legislacja unioafrykańska traktuje ludność czarną skórą, która nie tylko pozytywnie odnosiła się do apartheidu, ale również pełniła różne funkcje państwowe w tamtym okresie, chociażby z takich zdanych Jonas Savimbi czy Lukas Mangope. Jak w ogóle traktuje się ludzi, którzy czarnych, którzy pozytywnie odnosili się do tamtego systemu? Powiem tak, konkretnych danych nie mam, ale z rozmów, które odbyłem, wynikało, że wielu czarnych, ale też wielu białych, którzy czy nie uczestniczyli w życiu z apartheidu, po zmianie jakby kierunku państwa zmienili również swoje poglądy polityczne i bardzo często część z nich, powiedzmy, porzuciła to, zaszyła się gdzieś w domku na swojej farmie i odcięła się jakby od życia politycznego. Wielu późniejszych właśnie takich ludzi było w ogóle mordowanych, ale też sporo osób po prostu, można powiedzieć, że zmieniło poglądy polityczne i przeorientowało się na obecne warunki, ale dokładnych danych czy statystyk nie znam, jak to wygląda w liczbach, niestety. Myślę, że nawet takich danych i statystyk ciężko byłoby zdobyć. Proszę. Jak właśnie taki przeciętny czar sobie wyobraża po takiej, jak ta ustawa przejdzie i jak zabiorą właśnie ziemię tym farmerom, jak taki przeciętny czar sobie wyobraża, że wtedy stanie się państwo bogatsze, czy oni to znacjonalizują, czy to będzie przydzielane tym czarnym, czy przecież obok stało się to samo. Dobry jest przykład Zimbabwe, tam ludzie uciekają właśnie, bo wygonili tych czarnych, przepraszam, białych farmerów i ci czarni z Zimbabwe uciekają do głowy Afryki, więc jakby oni nie widzą jakby podobieństwa. Zadałem dokładnie to samo pytanie. Niestety w odpowiedzi usłyszałem tylko, że biali nam to zabrali, my to odbierzemy, co nasze. Logiczne argumenty, logiczne zdania, no, zdawały się na nic. Byłem na spotkaniu zorganizowanym przez lokalne władze, bo właśnie to spotkanie odnośnie tej ustawy, odnośnie ustawy uwłaszczania ziemi bez odszkodowania. Wybraliśmy się tam z kamerą, zadawaliśmy wiele, wiele pytań, rozmawialiśmy z wieloma osobami. No to jak powiedziałeś, wszelkie jakieś próby argumentacji, że przecież w Zimbabwe stało się to samo, wszelkie próby dociekania, co się stanie z tą ziemią. Bo co jest ciekawe w tej ustawie naprawdę, która teraz jest badana, nie ma żadnych konkretów. Jest powiedziane po prostu, że zostanie uwłaszczona ziemia bez odszkodowania, ale tak naprawdę nie wiemy, co się z tą ziemią dalej stanie, kto ją jakby przejmie, jak będzie rozdysponowana. Mówi się po prostu, że to będzie jak po prostu w komunizmie, czy albo są otworzone kołchozy, albo po prostu stanie jakoś, nie wiem, podzielona na parcele i rozdana ludności. No ale no, każdy wie, że to jest, po prostu to nie wyjdzie, tak? Jeśli zrobią to, co chcą zrobić, czyli zabrać siłą tą ziemię, po pierwsze ta ziemia bez sprawnej ręki. No właśnie, chciałem powiedzieć. Bez sprawnej ręki farmera ta ziemia upadnie, bez sprawnej ręki farmera tych plonów nie będzie. Czarny będzie miał ziemię i nie będzie wiedział, co z nią zrobić. Co ciekawe, nawet czarni na tym ubolewają, czarni pracownicy, bo oni mówią, że jak pracują teraz tam u białego farmera, to są pewni swojej pracy, że będą mieli wypłatę, że będą mieli co jeść, mają dach nad głową. Przejmie to jakiś ich jakby w cudzysłowie pobratyniec, ziomek. No i tak naprawdę mogą stracić wszystko, co mają, tak? Jedyne źródło utrzymania. I to nie jest tylko jedyne źródło utrzymania ich. Taki jeden pracownik czarny farmy potrafi za jedną wypłatę, która no nie jest jakaś może wysoka, ale jak na warunki RPA wystarczająca, utrzymać całą swoją rodzinę, tak? I oni się tego boją, a nurty, które dążą, żeby tą ustawę przepchnąć, są głuche i ślepe na wszelkie logiczne argumenty, są głuche i ślepe na wszelkie pytania. Oni mówią to samo, że biali nam zabrali ziemię siłą, my ją odbierzemy, bo nam się należy i tyle, kropka. To jest taka dyskusja z nimi. To zebranie to było to, co pokazywałeś slajdy na spotkaniu, tak, z Jaredem Taylorem. Tak. Straszny, tak, burdel był. Tam, tak, wszyscy mówili przed siebie, wstawali. Tam ogólnie przed spotkaniem wrzeszczeli, tańczyli. Tak, przed spotkaniem odbył się, jakby to nazwaliśmy, konkurs tańców i śpiewów, gdyż nagle czarni ludzie wstali, zaczęli klaskać, tańczyć i śpiewać tam coś o odebraniu ziemi złodziejom czy tam bandytom. I ja naprawdę w tym momencie czułem się jak w jakimś cyrku, gdyż no dla mnie to było niewyobrażalne. Jest debata polityczna, a oni wstają, zaczynają tańczyć, śpiewać, klaskać. No zobaczcie pewnie Państwo na nagraniach, jak ten materiał wyjdzie, ale to było coś bardzo zabawnego, a jednocześnie smutnego, że u nich tak ta debata wygląda. I ludzie, którzy tak się zachowują, no nie wiem, chcą decydować, tak. A tak w ogóle liberalizm i komunizm to są chyba sprzeczne pojęcia, bo tutaj powiedziałeś o tym, że panuje jakaś mieszanka liberalizmu, tak, 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 komunizmu w Europie czy tam w RPA, no bo jednym z drugim się wyklucza. Liberalizm to był w czasie apartheidu, kiedy każdy mógł inwestować,
uprawiać ziemię i robić co chce na swoim, tak? A komunizm to jest właśnie to, co chcą wprowadzić czarni, czyli właśnie brak liberalizmu, tylko że jakaś tam wspólnota zarządza tym i wszyscy mają się dostosować do widzimisię tego zarządu, kolektywu czarnoskórych, bo tak ale też jest liberalizm moralny przecież, aborcja, homoseksualizm. Gdzieś tam to jest. No bardzo, bardzo i no, epidemia AIDS. Występuje bardzo dużo hybryda, gdyż w rozwiązaniach gospodarczych mamy komunizm, ale w rozwiązaniach społecznych no to mamy przyzwolenie na homoseksualizm czy różnego rodzaju dewiacje, więc to jest no jakaś hybryda, tak? Nie, no ciężko mi to nazwać, też tego nie rozumiem, nie? No, proszę bardzo. Pytanie, a ci tak zwani, którzy są za tym rządem, czy biali z RPA, to ich, no ci, którzy są za tym rządem, tych czarnych, to ich jest niewiele na pewno, coś wchodzimy tutaj, ale czy to są ci byli, którzy rządzili podczas apartheidu, czy ci tak zwani też liberałowie, którzy są Są jakby dwie grupy. Jedna grupa to są ludzie, którzy patrują w tym swoją karierę, tak? Czyli są po prostu karierowiczami i chcą tutaj na plecach białych ludzi, na krzywdzie białych ludzi się wybić. A druga grupa to są no, liberały, którym zostało jakby od młodego wtłoczone to do głowy, że jak oni to sami nazywają, że RPA to jest Rebel Nation, tak? Czyli jakby tęczowy naród, naród wszystkich ras, naród wszystkich grup etnicznych. Niektórzy w to wierzą, niektórzy uważają, że ta droga, którą teraz idzie RPA, jest cudowna, jedyna i że wszystkie inne państwa powinny tą drogą iść, więc no to na pewno. Mówiłeś, że poszliście do więzienia w 4 osoby, natomiast Janusz Wałuś mógł rozmawiać tylko z 2. Czy to oznacza, że z tymi waszymi kolegami z RPA później też mógł porozmawiać, czy oni już z nim nie rozmawiali? Ogólnie mieliśmy do rozdysponowania godzinę odwiedzin. Wykorzystaliśmy 45 minut. Naszym kolegom przypadło 15 minut, aczkolwiek oni to rozumieli doskonale. Oni to doskonale rozumieli, bo no im powiedzieliśmy po prostu, że to jest dla nas bardzo ważne, więc nie mieli jakby nic przeciwko, że my jakby ten cały czas tutaj większość czasu rozdysponowaliśmy. Też się z nimi spotkali. Tak, też się z nimi spotkali, odbyli krótką rozmowę, powiedzieli, że pamiętają o nim, że robią wszystko, aby pomóc mu wyjść na wolność, gdyż też trzeba powiedzieć, że właśnie takie organizacje narodowe w RPA zrzeszające białych, no pamiętają o tych więźniach i robią wszystko, żeby im jakoś pomóc i robią wszystko, aby możliwie im, jak najbardziej, jakby to nie zabrzmiało, nie wiem, zapewnić dobre warunki w tych więźniach, tak? Czy miałeś... Tyle, ile mogą oczywiście, nie mogą niewiele, ale próbują. Czy miałeś, będąc w południowej Afryce, kontakt z tamtejszymi Polakami? Po pierwsze, a po drugie, no wiadomo, na przykład... Chodzi mi o Kościół katolicki. Wiadomo, Janusz Waluś jest odwiedzany tam przez kapelana katolickiego w więzieniu, no ale jednak kraj jest rozdarty, prawda, między marksistami, między jakimiś, że tak powiem, pogańskimi wierzeniami, a dosyć radykalną odmianą protestantyzmu. Jak katolicy się czują w RPA? Ogólnie w Afrykanerzy czy Burowie, z którym rozmawiałem, to naprawdę chyba prawie każdy był chrześcijaninem, ale nie katolikiem. Oni raczej mieli bardzo religijne nastawienie, ale jakby no to mieli swoją, ale jakoś luteralizm, ciężko to nazwać. Kalwinizm, przepraszam. Oni tak się przynajmniej określali, że są kalwinistami. Byli bardzo wierzący, ale wiadomo, że no, kalwinizm trochę różni się od katolicyzmu. Z katolikami niestety nie miałem okazji rozmawiać, z innymi Polakami również się nie spotkałem, więc ciężko mi powiedzieć, jak oni się do tej całej sytuacji odnoszą. Aczkolwiek ten, nazwijmy to, radykalny kalwinizm, który panuje wśród Afrykanerów Burów, no jakby nie wyklucza katolików w żaden sposób, czy nawet nie wyklucza jakby niewierzących. Oni są bardzo wierzący i bardzo wierzą jakby w Pismo Święte, dla nich jest to jakby najważniejsze, ale no nie wykluczają katolików czy niewierzących w swojej społeczności czy grup, tak? No w tej chwili wróg jest jeden. Tak, dokładnie. A rodzimowierstwo tam się jakoś odradza, te wspólnoty religijne? Wśród ludności murzyńskiej. Bardzo silne są tak zwane religie odzwierzęce, nie pamiętam jak się nazywa, animizm dokładnie. Wierzą w różne wróżki, wierzą w różne ofiary, wierzą w różne jakieś tam przekleństwa, wudu, inne takie. Więc wśród tej ludności murzyńskiej... Czarne New Age, tak. Jest to, tak? Wśród ludności białej nie słyszałem, żeby było jakieś takie rodzimowierstwo, ale wśród czarnych jak najbardziej jest tego dużo.
Czyżbyśmy się zbliżali do końca naszego spotkania? Ja chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz. Zostali się zaproszeni przez organizację afrykańską, czy... Afrykanerską. Czy również oni zostaną zaproszeni do Polski? Ich rzecznik prasowy, o którym wspominałem na początku, Simon Roche, jeśli się nie mylę, albo w tym miesiącu, albo w następnym zaczyna swój, nazwijmy to, tournée po Europie. On oczywiście otrzymał od nas zaproszenie, oczywiście powiedzieliśmy, że go ugościmy i chcemy go tutaj zobaczyć. On niestety nie dał nam jeszcze odpowiedzieć, czy się w Polsce pojawi, ale to zaproszenie do niego wpłynęło, utwierdziliśmy go w przekonaniu, że chcemy go tutaj ugościć. Staraliśmy się również zrobić wszystko, aby ten jego odwiedziny zahaczały jakoś 11 listopada. Aczkolwiek uzgodnienia nadal trwają, on na pewno chce nas bardzo odwiedzić, aczkolwiek on też jest jakby ograniczony czasowo i no majętnie, tak. Jednak podróż z RPA do Europy to jest bardzo kosztowna sprawa, czy miałem się okazję przekonać. Ale tak, jak zostali zaproszeni, no czekamy na odpowiedź, miejmy nadzieję, że się pojawi, miejmy nadzieję, że będziemy mogli odwdzięczyć się za jego gościnę tutaj u nas. Zatem byli w tym roku z RPA tak, działacze, byli. Są z nimi wywiady na prawda. Mediach narodowych. Ale więc... To mówię stricte, bo Swedlanders, o tej organizacji, która nas zaprosiła. Mhm. Proszę bardzo. Ostatnie pytanie. Czy ci farmerzy, na których farmach, posiadłościach byliście, pracowaliście, mieszkaliście, kiedy odnosili się do czasów przed 1994 roku, to poza tym, że mówili, że było dobrze, czy podawali jakieś konkretne szczegóły dotyczące na przykład życia społecznego, mnóstwo. Życia codziennego mnóstwo. W RPA, jak tam się żyło wcześniej? Chyba najbardziej powtarzanym przez nim argumentem była wypunktowanie hipokryzji, która teraz panuje. Czyli hipokryzji, która polega na przedstawieniu apartheidu jako uosobienie zła, uosobienie wszystkiego, co złe, uosobienie, nie wiem, śmierci, brutalności, przestępstw. No i podawali proste przykłady. Kiedy panował apartheid, ludności, po prostu czarnej ludności murzyńskiej żyło się dużo lepiej. Większość z nich miała zapewnioną pracę, większość z nich miała dach nad głową, większość z nich miało co jeść, nie musiało się martwić o swój byt. Oni o nich po prostu dbali, oni starali się, zależało im, żeby ci pracownicy byli, wiadomo, no jak najzdrowsi, żeby im czego nie brakowało. I oni mówią po prostu wprost, że wtedy tym ludziom się po prostu żyło dużo lepiej, bo oni o nich po prostu dbali. A teraz zostali jakby zostawieni na pastwę samych siebie, bo ani rząd o nich nie dba, no ani oni też nie są w stanie dbać o ludność czarną, no bo no, zostali jakby powiedzmy zniszczeni i stłamszeni. Więc, są obywatelami drugiej kategorii. Tak, są obywatelami drugiej kategorii najbardziej. Więc oni po prostu mówią, już nawet pomijając swoje życie, bo to jest oczywiste, że mi się wtedy żyło lepiej, ale mówią po prostu nawet o życiu czarnych, czy tam kolorydów, czy reszty. I po prostu się żyło dużo lepiej, co okazję miałem usłyszeć również od nich, od ludności murzyńskiej właśnie, że no wtedy po prostu nie musieli się martwić o swoje życie, tak? Nie musieli się martwić, że ktoś ich napadnie, że ktoś ich zgwałci, że ktoś ich pobije, okradnie, bo po prostu był wtedy spokój, był porządek, panował ład, każdy miał co jeść, każdy miał co pić, nie musieli się martwić o pracę, po prostu żyło się lepiej. A teraz zostało jakby wszystko wrócone do góry nogami i okej, nie panuje już biały człowiek, jak tam niektórzy mówią, nie tłamsi ich tutaj biała jakaś tam siła, ale no z ale drugiej strony, ale tłamsi ich właśnie czarna siła, tłamsi ich własny rząd, który ich okrada, który spowodował, że bezrobocie jest skrajnie wysokie, który spowodował to, że dziury w budżecie, że tam co roku znikają dosłownie miliardy pieniędzy, no i zostali pozostawieni sami sobie. Nikt się już teraz nimi nie opiekuje i są po prostu non-stop okradani, oszukiwani i no nie panu nie żyje im się lepiej. W latach 80. Murzyni z całej Afryki uciekali do RPA i władze RPA musiały wybudować zasieki z drutu kolczastego, bo była to niekontrolowana imigracja do RPA czarnych, którzy no, stwierdzili, że ich właśnie kacykowie w ich krajach, ich już no, tam reżimy marksistowskie czy inne, po prostu tak ich prześladują, że jedynym wybawieniem dla dobrobytu, dla bezpieczeństwa, dla normalnego życia to jest przenieść się do kraju apartheidu, tak, czyli wówczas tak, RPA. Też był przykład podawany, że ludność z teoretycznie cudownego, wyzwolonego Zimbabwe uciekała do tego złego RPA za czasów apartheidu, tak. Na wszędzie, no. Wszędzie do RPA bili. Mam pytanie jeszcze o sam ten kompleks więzienny, o więzienie. W Pretorii. Tak, w Pretorii. Bo każdy przed wizytą, myślę, jak w podobnym miejscu ma jakieś wyobrażenia na jego temat. Czy
coś was tam zaskoczyło, czy jak duży jest to w ogóle kompleks, czy rzuca się na przykład, będąc tam w oczy, że jest to więzienie bardzo ciężkie, czy może jednak spodziewaliście się, że takie wrażenie ogólne będzie cięższe niż jest w rzeczywistości? To było jedyne miejsce, gdzie w tym kraju panował jeszcze jakikolwiek porządek, ład i spokój, i bezpieczeństwo. No bo często to słysząc więzienie w RPA, to sobie raczej człowiek wyobraża nie jakiś hotel, prawda, jak w Skandynawii, tylko więzienie z jakiegoś trzeciego świata. I to jest bardzo słuszna uwaga, gdyż odniosłem właśnie takie wrażenie, że no, spodziewając się, że to więzienie będzie dużo gorzej wyglądało, że będzie dużo gorsze od niego złobiło, czy dużo jakby będą gorsze warunki. O dziwo jest to całkiem ładny obiekt, o tyle, o ile ładne może być więzienie, tak? No ale widać, że jest to stosunkowo zadbane, że jest to stosunkowo nowoczesne, że nie są to jakieś warunki rodem z Alcatraz, tak? Tylko, że no jest to w miarę jak na ichniejsze warunki Bezpieczniejsze niż wiele dzielnic Johannesburgu. I to na pewno bezpieczniejsze niż wiele dzielnic Johannesburgu, bo tak jak tutaj wspomniałem wcześniej, tam nie panuje porządek. Więc powiem tak, zaskoczyło mnie pozytywnie, tyle o ile może mnie zaskoczyć pozytywnie więzienie. Nawet sama ta obsługa więzienna, czy klawisze, czy inni byli raczej sympatyczni, tak? Nie odczułem jakiejś wrogości w stosunku do mnie, też nie odczułem, aby w pacerniaku jakoś z wielką wrogością się na nas patrzyli, czy obserwowali pana Janusza. Myślę, że... Czy byli też inni biali więźniowie? Dużo, czyli bardzo głównie dużo. Biali więźniowie? Głównie nie, ale dużo było białych, jak się później dowiedziałem, są to w większości... No, związanie z jakimiś sprawami politycznymi, także tak powiedzmy, nazwijmy to więźniami politycznymi. Więc tak, było dużo białych rodzin, było dużo białych więźniów, ale no wiadomo, no, czarnych było zdecydowanie więcej. A to więzienie oczywiście w czasach apartheidu powstało. Chyba jeszcze w czasach kolonialnych, tak? Powiem szczerze, że nie mam wiedzy, ale, raczej budynek ale stary. jest stary. Nie, to na pewno nie. No proszę. Mam pytanie, a co by... Czarni, co robią z takimi ludźmi, na przykład z czarnymi czy z białymi, jakby krzykną ktoś, że popiera to, że... White power. No, nie, apartheid, że było wtedy dobrze. No musisz pojechać i sprawdzić. jak tego nie sprawdzisz, to się nie dowiemy. No ogólnie co? No sam fakt chyba, że na pana Janusza były przeprowadzone wielokrotnie zamachy, chyba świadczy o tym, że raczej negatywnie się do nich odnoszą, ale myślę, że ta ludność, przepraszam, myślę, że ta grupa białych jest w więzieniu na tyle dobrze zorganizowana, że jakoś sobie radzą. No jak sam się zapytałem pana Janusza, czy się martwi o swoje życie, czy zdrowie, powiedział, że już w tym momencie się nie martwi, że zdążył sobie przez ten czas wyrobić na znajomości plecy, że nie musi się martwić, jak było swoje życie. Co jest zmienia faktu, że jeszcze parę lat temu był na niego przeprowadzony zamach za pomocą łyżeczki. Zaostrzonej odpowiedzi. Oczywiście tak. Czyli tam jacy więźniowie to byli za to, że pochwalali apartheid, tak? Nie, znaczy... Oczywiście, że tam inaczej. Tam wiele jest więźniów politycznych, ale no, nie okłamujmy się, też istnieje patologia wśród białych. Biali również są pospolitymi przestępcami. Tam oczywiście jest to stosunkowo znacznie mniejszy procent niż wśród czarnych, ale no, i biali są więźniami za sprawy polityczne i za czysto... Nazwijmy to kryminalne przestępcze. Proszę bardzo. A czy ktoś pomyślał o zapraszaniu dzieci tych białych mieszkańców Afryki Południowej? Taka akcja jak u mnie w parafii zapraszania polskich dzieci z Ukrainy? Mhm. Powiem szczerze, nie słyszałem o takiej żadnej akcji. Nie, ale taki pomysł rzucam, że tak powiem. Ciężko mi sobie wyobrazić, ażeby rodzice takich małych dzieci puścili na drugi koniec świata, szczerze powiedziawszy. Koszty, odległość... Tym bardziej, że bilet do Polski kosztuje dwie strony około 3000 zł, więc na ich warunki finansowe myślę, że jest to znaczna ilość, no chyba żebyśmy jakoś to finansowali. No rzucam pod rozwagę, no jeśli pan uważa, że to jest dobry pomysł, może warto coś takiego zainicjować. Proszę bardzo, ostatnie plus. Tutaj chciałem też sprawdzić, czy jest to prawda, ponieważ bardzo często się mówi, że z jednej strony do Polski Afrykanerzy nie czują jakby tego pokrewieństwa narodowego, także ciężko by było się im tutaj u nas odnaleźć. Z drugiej strony nie mają do czego wracać do kraju, z którego pochodzą, dlatego że nie akceptują tej rozwiązłości moralno-społecznej, która teraz
panuje, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii, czy jest to prawda? Poza tym polecą do Amsterdamu i stwierdzą, że czarno jak w Johannesburgu. No. Więc uciekli z Afryki, a tu trafili w podobne warunki. Tak, wcześniej wspomniałem, oni bardzo żywo utrzymują, powiedzmy, te swoje tradycje rodzinne, te swoje korzenie, które wywodzą się tutaj z Europy. Aczkolwiek rozmawiałem z jedną tutaj rodziną, która powiedziała wprost, że oni najprawdopodobniej będą opuszczali RPA. Zapytali mnie, jak właśnie w Polsce jest. O dziwo, powiem szczerze, nawet się orientowali, jak mniej więcej to u nas wygląda. I oni powiedzieli na przykład, że z chęcią, że mogliby w Polsce zamieszkać, tak? Więc myślę, że to jakoś nie ma szczególnych uprzedzeń, że jak mają korzenie holenderskie, czy duńskie, to, czy niemieckie, to tylko do tych państw mogą wyjechać. Myślę, że aż takimi kategoriami się nie kierują, aczkolwiek jest to dla nich oczywiście ważne, ich pochodzenie i korzenie. Proszę bardzo. A czy tam jest większy liberalizm, czy w Europie Zachodniej? A czym się to mierzy? Ilością zboczeńców. Gospodarczo chyba w Zachodniej jest troszeczkę większy, tak mi się wydaje. No ale może... Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, to na pewno jest to kraj, który pod względem moralnym jest niezwykle nisko, czy gorzej niż Europa Zachodnia. Ciężko mi stwierdzić, nie mam tylko niestety miernika, czy jakichś takich wymiernych danych. Tam panuje stalinizm taki i to tworzy z rasizmem dużyńskim, nie? Takim ustrojowo to... Tylko wiesz, no w stalinizmie jakby nie mieliśmy propagowania homoseksualistów, tak? No nie, to jest jednak skrajny liberalizm w tej chwili. A liberalizm, wiadomo, od liberalizmu do komunizmu to jeden krok, to jest praktycznie... No mówię, to jest ciężka taka hybryda, którą ciężko... Liberalizm to jest ktoś, kto odrzuca prawdę, ktoś, kto odrzuca moralność, ktoś, kto odrzuca, wiesz, etykę, no i tak jak w encyklikach papieskich masz napisane, że właśnie liberalizm utorował drogę komunizmowi, więc myślę, że mogą być tam takie zaciskanie śruby w kierunku bardziej komunistycznym, bardziej liberalnym i RPA na razie jest skazane na takie. No ogólnie jakby to jakoś usytuować na mapie politycznej, to ten obecnie rządząca partia, czy ten kongres... Afrykański Kongres Narodowy. Byłby na pewno uznawany, przynajmniej na warunkach europejskich, jako liberałowie, ale z kolei partia Luisa Malemy byłaby uznawana jako no, czarni komuniści, komuniści, którzy... Czarni-czerwoni. Tak, czarni-czerwoni, tak? Czyli informacja jakby czarnej rasy z komunizmem takim światopoglądowym. Więc tak można ich sytuować pewnie. Czyżby się wyczerpały głosy w dyskusji, pytania? To ja jeszcze kilka ogłoszeń. Chyba, że ty chcesz na zakończenie jeszcze jakieś... Chciałem tylko podziękować za to, że się te państwo pojawili, zadaliście mi parę ciekawych pytań. Jakby ktoś miał jeszcze jakieś do mnie pytania, no to śmiało można tu zadawać po tej prelekcji, czy jakoś przez kontakt internetowy. Ja to z chęcią zawsze się opowiem, czy spotkam. Chyba tyle. Mhm. Proszę Państwa, najpierw kilka ogłoszeń dotyczących wydawnictw. Oczywiście polecam książki wydane ostatnio przez nas, to znaczy o New Age'u. Książka New Age, Nowa Religia. Dużo wątków wspólnych z tym, co tu żeśmy słyszeli, do czego prowadzi nie tylko mieszanie ras, ale mieszanie religii i wprowadzanie w miejsce tradycyjnej religii, no z naszego punktu widzenia oczywiście mówimy o katolicyzmie, jakiejś właśnie mieszanki religijnej, mieszanie tego z parapsychologią i innymi technikami. Niedługo ukaże się drugi tom, ale polecam także pierwszy tom z naszej sesji Piłsudski, Sanacja, Prawda i Mity. To jest z konferencji, która się odbyła 12 maja. Drugi tom będzie z konferencji, która się odbyła 15 września. Nasza ostatnia prelegentka, albo przedostatnia, bo ostatni był dr Michał Krajski, pani dr Anna Mandrela, Kościół katolicki wobec buddyzmu, bardzo ciekawa książka, na ten temat było u nas spotkanie, na ten temat były również wywiady zarówno w mediach narodowych, jak i na kanale Centrum Edukacyjnego Powiśle. Polecam oczywiście antologię nowoczesnego nacjonalizmu Szturm. Koledzy szykują drugi tom tej antologii. Myślę, że się ukaże jeszcze w tym roku. Mam taką nadzieję. No miejmy nadzieję, że się ukaże
warto poznać bardzo ciekawe tematy, ciekawi autorzy, no niespotykane oczywiście w głównym nurcie spojrzenie. I jeszcze trzy, albo aż trzy propozycje. Stanisław Michalkiewicz, jak zawsze warto poczytać, Niemcy, Żydzi i Volksdeutsche, książka sprzed paru miesięcy, ale jak zawsze pan Stanisław jest autorem, po którego warto sięgać. Polecam książkę pani Marii Mireckiej-Loryś, nestorki obozu narodowego, która w tym roku skończyła 102 lata na początku roku. Jest w dobrej formie, miała tutaj u nas dwa spotkania. W tej książce głównie mówi o swoich, o okresie okupacji, a także emigracji w Stanach Zjednoczonych. Natomiast jest tutaj dodatek doktora Krzysztofa Kaczmarskiego dotyczący całej rodziny Mireckich. Tam chyba spośród siedmiorga rodzeństwa praktycznie wszyscy byli działaczami narodowymi. Niektórzy zostali zamordowani. Zdaje się, że w najbliższych dniach będzie pogrzeb brata pani Marii, bo został zidentyfikowany przez profesora Szwagrzyka wśród zamordowanych na Łączce. Ale jakby ja miała spotkanie, nie mogła podać dokładnej daty, zadzwonię, dowiem się. Bardzo ciekawe wspomnienia. Polecam też książkę pana doktora Jerzego Jaśkowskiego, Zbrodnia na Morzu Białym. Tu są jak gdyby, to jest owoc pracy w Stowarzyszeniu Sybiraków i Kresowiaków w Gdańsku. Jest to książka wydana przez Ekologiczny Ruch Franciszkański w Gdańsku, bo jest to środowisko związane z klasztorem ojców franciszkanów w Trójmieście. Jeszcze mógłbym słówko jedno, przypomniało mi się. W najnowszej Polityce Narodowej, która jakby teraz będzie, ukaże się właśnie mój artykuł o podróży do RP, więc też zachęcam już teraz, jakby ktoś chciał się dokładnie z tym zapoznać. Postaramy się zdobyć i mieć tutaj w kolportażu. Rozmawiałem z Kubą, więc mam nadzieję, że kilka egzemplarzy, które by się tutaj mogły sprzedać, będziemy mieli. Myślałem, że w najbliższy czwartek będzie spotkanie z panem Krzysztofem Karoniem i z jego najnowszą książką, ale jeszcze nie mogę tego potwierdzić. Dostałem od niego właśnie SMS-a, że odebrał dzisiaj nakład książki, więc książka już jest fizycznie zapowiadana od półtora roku, wreszcie się pojawiła. No, jeżeli miałoby być to spotkanie w czwartek, no to niestety tylko przez internet będę umieszczał, czy na stronie Centrum Edukacyjnego Powiśle, czy na Magnie Polonii w internecie, czy na innych stronach, również na Facebooku. W tej sytuacji najbliższe spotkanie byłoby byłoby za tydzień, we wtorek 9 października będzie spotkanie z tego cyklu dotyczącego ekonomii narodowej, spotkanie z profesorem Arturem Śliwińskim o 19.30, wtorek 9 października. A kolejne spotkanie z tego cyklu będzie 25 października w czwartek z profesorem Włodzimierzem Bojarskim, który no, z różnymi środowiskami narodowymi współpracował. Był posłem w latach 90., później współpracował z Ligą Polskich Rodzin, ale po konflikcie z Giertychem odszedł z Ligi Polskich Rodzin i teraz się zajmuje głównie publikacjami, wykładami. Z innych spotkań to mogę polecić sobota 13 października o 19 w Amikusie, dom pielgrzyma Amikus na Żoliborzu. 13 października o 19 spotkanie z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem. To zawsze warto, bo jest to wybitna postać, wybitny naukowiec.
Będzie razem z nim również pani Margaret Peters, specjalistka od globalizacji, od właśnie tych problemów marksizmu kulturowego i tak dalej. To może tyle. A o marszu coś? 7 października o 11 jest marsz wolności, tam przecież stulecie niepodległości będzie ustalone przez Radę Regencyjną. No to trzeba dowiadywać się w partii nie Korwin, tylko Wolność, bo oni są organizatorami, ja nie wiem, nie znam żadnych szczegółów tego marszu. Wiem, że 11 listopada tradycyjnie jest Marsz Niepodległości, a tydzień wcześniej, proszę Państwa, jakby ktoś mógł, to zachęcam, jest marsz w Rzymie włoskich narodowców. No, myślę, że to Forza Nova organizuje. To jest... Ja byłem na jednym, polecam. Fajnie. 4 w sobotę również, 4 listopada. Zresztą oni to zrobili specjalnie, żeby to było w niedaleko terminu Marszu Niepodległości. Zapraszają polskich narodowców na ten neofaszystowski marsz w Rzymie i sami zapowiadają swój udział, jak zawsze, jak co roku w marszu warszawskim. Więc myślę, że jest to ciekawa propozycja. Dziękuję bardzo za spotkanie. Zachęcam do zakupu książek i oczywiście do kuluarowych rozmów także z naszym kolegą.